W tych pięknych okolicznościach przyrody, ze stadionem narodowym za, za naszymi plecami, jest z nami jeden z bohaterów karty walk, Kolosą 2, która już w tym miejscu, 3 czerwca, Roman Szymański. My już doskonale wiemy, z kim zawalczysz, Waleriu Mircia. I tak sobie myślę, że to pewnie nie jest walka Twoich marzeń, że w tym przypadku trzeba było pójść na jakiś kompromis, patrząc, jak to wszystko się ułożyło. Witam wszystkich. Eee, no, walka marzeń na pewno nie. Na pewno chciałbym walki takiej. Jeśli mógłbym sobie wymarzyć to jakiegoś mega mocnego, kolejnego zawodnika z zagranicy Ale z bardziej rozpoznawalnym nazwiskiem niż do teraz, żeby, żeby to bardziej robiło wow na kibicach No bo zdaję sobie sprawę, że część kibiców powie i doceni Waleria, bo ja go doceniam bardzo, żeby była jasność sportowo No bo pokazał co potrafi, pokazał w swojej historii wcześniej też co potrafi, mi się udało z nim wygrać ostatnio no ale zasłużył sobie też na ten rewanż No ale reasumując jeszcze No a druga część kibiców powie, że znowu rewanż, znowu Roman już z nim wygrał i tak dalej nie będą patrzeć na te wszystkie detale, które Walerius zrobił, żeby do tego do rewanżu doprowadzić, czyli, czyli, że wygrał jedną drugą walkę przez knockout. Także taki lekki niedosyt tak Powiedziałeś, że Waleriu zasłużył na ten rewanż, ale pamiętamy twoje wywiady po tej wygranej w Szczecinie, kiedy mówisz, że on jeszcze musi się postarać i gdzieś dokoptować do tej czołówki MMA. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? No a to się postarał, czyli znokautował Borysa, Czyli się naprawdę postarał. No wiesz, siadamy do rozmowy z Wojkiem i jestem no, na drugim miejscu w rankingu tak 70 i woju do mnie mówi waleriu. No a ja mówię, że nie, bo, bo te wszystkie argumenty, które gdzieś tam wcześniej wymieniałem, że, że nie chcę, żeby z nim wygrałem i tak dalej, a on mówi, no ale znokautował Borysa. No i, no i jak dostajesz taką informację no to co masz odpowiedzieć, jakby wiesz no to, to jest argument, no nie do podważenia nie, nie do obalenia, oczywiście mogliśmy dyskutować, się przepychać aczkolwiek ja też jestem taką osobą, która mm, no wiesz na siłę nie utrudnia, jakby bo to nie chodzi, żeby sobie wybierać przeciwników tylko jakby no, żeby doprowadzać że, że bijesz się z kimś kto mm, wytwarza w tobie emocje, sprawia ci przy okazji frajdę, napędza cię do ciężkiej pracy i tak dalej, ja tak mam trochę że jeżeli jest nowe nazwisko, jeszcze nierozpoznane w karcie i tak dalej, to, to jakoś bardziej mnie to nakręca i motywuje do ciężkich treningów. I to zawsze coś nowego i nowa przygoda. No myślę, że każdy tak ma w swojej branży, i, i jeżeli ktoś odgrzewa, jak można tak to brzydko nazwać kotleta, no to e, no to jest to mniej emocjonujące, natomiast yy, no jeżeli przychodzą takie argumenty, znokautował Borysa, no to mi się też odechciewa dyskutować, no bo, bo to jest dobry argument i niepodważalny, to raz, a dwa, yy, no jeżeli był taki pomysł Wojka i, i miał taką drogę, też mu nie chciałem utrudniać roboty. No, to ja jestem jakiś dziwny, bo ja się na maksa jaram tym pojedynkiem. Nie dość, że Waleriu udowodnił, że jednak jest więcej wart niż się wszystkim spodziewał po walce z wami. A ja mam trochę niedosyt po tym pierwszym pojedynku, z racji tego, że on to z miał gdzieś tam w półtorej minuty ją złapał. I, I jest taki niedosyt. Ty tego niedosytu nie masz, że nie udało się skończyć przed czasem albo na punkty, tylko przez jego no, niezdolność do walki? Zawsze by się chciało e, z walkę skończyć przed czasem i, i, i mieć taki. Taką kropkę nad i, ale nie zawsze się udaje i walki nieraz wygrane na punkty, ale ciężkie walki dużo bardziej cieszą. Eee, powiedziałeś, że ty przeciwnie niż ja się jarasz mega tą walką i masz niedosyt, ale ty ją oglądasz. A nie się bijesz tam e, i masz inną perspektywę, mm, więc, jakby rozumiem to, oczywiście. Dlatego powiedziałem na początku, że pewnie część kibiców będzie to mega jarać i jest to zajebista walka, a druga część powie to właśnie innego, że, że, że go w pierwszej rundzie zdominowałem i tak dalej. Oczywiście złapał w pierwszej rundzie kontuzję, to jest prawda, mm, złamał sobie palec, ale to jest taka gra. Złamał sobie palec na mojej głowie, nie złamał sobie go w szatni ani tydzień wcześniej, nie wyszedł do walki z kontuzją. Po prostu wyszedł do walki, zaczęliśmy się napierdzielać, no i, i złamał sobie palec, wiesz, nie gramy w szachy, czyli, czyli, wiesz, jakby, rozumiem, gdyby sobie złamał palec, ta runda by była wyrównana albo no, bliska, przegrana przeze mnie, wtedy możemy krzyczeć o, o tutaj jakieś rzeczy, no, ale kiedy robisz sobie coś tam w którejś minucie, nie wiem, tak jak ty powiedziałeś, tam półtorej ta, minuty, minuty, dwie minuty, nieważne, i przegrywasz całą rundę tak, że, no, że ała. No to jest trochę moja inna perspektywa jako zawodnika. No i jakby... Jakby do czego dążyłem? Że no, no, no dla mnie to było normalne. Jakby wiesz, yy, w drugiej walce też sobie może złamać palec, i co też powie, że w sumie to się nie liczy, zróbmy, możemy od nowa za tydzień? No wiesz, tak to nie działa. No to, 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 taką mamy robotę. Jeżeli w pierwszej rundzie kopniesz, złamiesz sobie piszczel albo strzałkę, to albo się bijesz do końca ze złamaną strzałką i wygrywasz tą walkę, albo ją po prostu przegrywasz. A jak się nie bijesz, bo złamałeś sobie, no to nie krzyczysz od razu o rewanż, bo to takie, yy, wiesz, no rozumiem, gdyby się potknął, nie wiem, no jakiś wypadek, coś, no, ale łamiesz sobie kość na czyjejś głowie, no chciał, chciał mi zrobić krzywdę, uderzył mnie, no to sobie złamał, nie? W takim razie o okolicach negocjacji, bo był przypadkowo akurat minęliśmy się w biurze. Ja, ja ty, byłeś na rozmowę z Wojkiem, jechałem na Wojkę na wywiad. E, zapytałem cię, jak rozmowa, powiedziałeś, że dobrze, więc ja w głowie zakodowałem: okej, okay, Roman zostaje w KSW, a potem się dowiedzieliśmy, że nie do końca tak to wygląda, że negocjacje trwały, trwały, trwały. E, a tego dnia albo dzień później wstawiliś nawet zdjęcie z planżu stadionu narodowego na, na stoliku. No więc już w ogóle wszyscy się otwierdzili, przekonali tylko kto dla Romana, a nie czy Romana zobaczymy na e, stadionie. Z czego wynikała, e, e, nazwijmy to, dłużyzna w tych e, negocjacjach. Już odpowiadałem w jakichś wywiadach na to pytanie i nie będę się rozwijać, bo, bo myślę, że bez sensu. W wielkim skrócie myślę, że mogło to trwać wiele krócej, bo jak ma po prostu dużo pracy. I rzadko odpowiada. Dobra, tak szczerze, to jest tak, że jak człowiek gdzieś musi szukać tej, znaczy nie musi, ale szuka takiej motywacji przed wyjściem też do kratki gdzieś musi zbudować sobie to uczucie, żeby temu rywalowi urwać głowę, to też to co on zrobił Borysowi to gdzieś siedzi w głowie, to jest jakaś też chęć gdzieś tam głęboko, jakoś zrewanżowania się, jak to wygląda. Trochę na pewno tak, żeby takiego bardziej zrewanżowania się, nie, nie wiem czy to tak można nazwać, ale pokazania, że, e, że, że jakby no udało ci się, znakotowałeś mojego kolegę klubowego, ale, ale to nie jest tak. Ta, jest takie coś z tyłu głowy, oczywiście. Ja muszę to powiedzieć, bo jest wiele merytorycznych kwestii, ale umówmy się, że wysłuchać przy Twoim wyjściu mój świat, Lukasyno tutaj na Narodowym, to będzie coś. Teraz mam ciarki, to będzie coś. Poczułeś dzisiaj tą atmosferę, jak wchodziłeś na stadion? Dzisiaj, jak wchodziłem nie, bo tu są zaplecza, te wszystkie trybuny, korytarze, i tak naprawdę w ogóle tego nie czuć. Kiedy obrócę się za siebie i widzę te trybuny, to już bardziej. Ale kiedy kolega powiedział o mojej piosence, to naprawdę ciarki mi, mi przeszły po plecach, i wtedy pomyślałem o tym, że, że przy tej muzyce, kiedy będę wychodzić, kiedy, kiedy będą te setki tysięcy ludzi tutaj, to będzie mocne, no. W wywiadzie z Arturem Mazurem, bo do niego nawiązałem, a propos tych negocjacji oglądałem go wczoraj i powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, intrygującą zarazem, odnośnie rozmów z UFC. Chciałbym, żebyś to doprecyzował, bo to jest dość ciekawe, odnośnie tego, że UFC jakby wymaga, czy naciska przeprowadzki do USA, jakbyś ten temat mógł rozwinąć. Wiesz co, jakby tak jakoś nie, nie mogę go zgłębić, bo ja po pierwsze osobiście z nimi nie rozmawiałem, tylko jakaś tam osoba, Przeze mnie No ale w wielkim skrócie tak było że, że, że była oferta, ale Była taka propozycja Żebym się jednak przeprowadził do Stanów I, i stamtąd trenował i startował, ponieważ Chcą mieć zawodnika, który będzie uzasadnione, to było tym, że chcą mieć zawodnika Który będzie bardziej dostępny A nie tylko dostępny na jakieś gale W Dubaju, czy wiesz tutaj Gdzie robią, nie? Tylko żeby był taki zawodnik na Stany No a ja po prostu A ja, Jakbym miał zostać, to ta oferta też była, ale taka, no dobra, to ci ją damy, ale tak byle ci ją dać, a, a nie żeby było to jakieś ekstra, więc no, a ja się na to nie mogłem zdecydować, żeby się przeprowadzić. Wiele lat temu mamy był rozczarowany rozmowami, odnośnie stawkami, które zostały mu zaoferowane. No to było w tamte, tamte czasy, ile się nie wie 20 albo 25 plus 25 za wygraną. Jak to oceniasz to, co UFC tobie zaproponowało? No myślę, że to wszystko idzie do przodu, i to już są naprawdę okej okay stawki, I o ile. Mm, z takimi organizacjami jak UFC czy inne te, te wiesz, światowe organizacje, to myślę, że wielkie znaczenie ma to też, kto rozmawia w Twoim imieniu. Hmm, tutaj w KSW wszyscy się znamy, jakby to jest taki wiesz, rynek polski mimo wszystko jeszcze. Hmm, no i te rozmowy mniej lub bardziej każdy sobie zdaje sprawę, jak są prowadzone. Natomiast tam. Hmm, nie do końca wiesz z kim rozmawiać, jak rozmawiać. Oni też Ciebie nie znają jako zawodnika. Musi ktoś Ciebie dobrze przedstawić, dobrze pokazać. Ktoś musi Cię umieć tam ulokować. I myślę, że to też jest duży klucz przejścia do organizacji za Wielką Wodę. A to możesz nam w ogóle zdradzić, kto w Twoim imieniu rozmawiał z tymi zagranicznymi organizacjami? Wolałbym mnie. Wolałbym nie. W takim razie zapytam, czy ta oferta, którą przedstawił JFC, to było y, znacznie poniżej tego, co zaoferowało KSW przy tej gali? Nie, to była bardzo dobra oferta, no ale, mówię, było to, że musiałbym być dostępny i siedzieć w Stanach, nie? Tak, które, poza UFC, tam był chyba jeszcze temat Bellatora, ale rozumiem, że oni, oni o stawce, stawki żadnej tam nie zaproponowali, te rozmowy gdzieś tam się rozmyły chyba. Tak, z Bellatorem się niestety rozmyło i w sumie nie wiem dlaczego, eee, muszę dopytać tą osobę, w sumie, która rozmawiała w moim imieniu. Eee, no, ale to się rozbyło i były też rozmowy jeszcze, jak już tak o to pytasz, z łanem eee, no i tam... Były super pieniądze, lepsze, ale bardzo niestabilny kontrakt, czyli no tak naprawdę z walki na walkę mogą cię zwolnić. Mhm. Mm, więc za takiego kontraktu nie chciałem, no bo nawet możesz dobrze zarobić, wygrać jedną walkę czy drugą walkę i w każdej chwili mogą cię zwolnić, a, a nie o to chodzi. Nie.